Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarium. Chciałem powiedzieć, że ta seria webinariów jest troszkę inna niż poprzednia. Ta seria, jak poprzednie zresztą, jest owocem naszej współpracy z Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, jak również mamy tę przyjemność, że współpracuje z nami przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ideą tego webinarium od początku i w dalszych również spotkań nie jest przeprowadzenie szkoleń, bo to robią różne instytucje w Polsce, robią to przedstawiciele rządu, robią to również organizacje samorządowe, organizując różnego typu spotkania wyjaśniające. Idea tego webinarium jest taka, żebyśmy spróbowali stworzyć pewną płaszczyznę wymiany informacji, znaczy tego, co kto wie, w jakim sensie możemy wzajemnie sobie pomagać poszukaniem dodatkowych informacji, zarówno pomiędzy poziomem europejskim, czyli tworzenia prawa europejskiego, jak również z poziomem wykonawczym, czyli Komisji Europejskiej, jak i organizacjami samorządowymi, które przecież mają do czynienia bezpośrednio z wdrażaniem funduszy europejskich. Tym razem nie poprosiliśmy do webinarium żadnego z ekonomistów, ponieważ na tym etapie, znaczy ekonomistów, specjalistów od makroekonomii, którzy dawaliby do tego jeszcze komentarz. Myślę, że w następnych spotkaniach będziemy to starali się robić. Moja propozycja jest taka, żeby mniej więcej do końca roku na kilku spotkaniach skoncentrować się na poszczególnych funduszach, to znaczy się pokazać dokładnie, co się kryje za przepisami europejskimi w poszczególnych funduszach, jakie są pułapki, jakie są niedopowiedzenia, co należy zrobić, w jakich terminach. Tak, po to, żeby nie dublować szkoleń bądź też różnego typu spotkań o charakterze informacyjnym. Na dzisiejszym spotkaniu pozwoliłem sobie zaproponować współorganizatorom następujący program. Mianowicie ja chciałbym przypomnieć Państwu, dla wielu z Państwa to będzie rzecz zupełnie oczywista, ale przypomnieć w ogóle całość przygotowywanej czy realizowanej w tej chwili perspektywy finansowej, a więc okresu programowania i pokazać jego poszczególne elementy, przypomnieć więcej, jak one są ułożone. I po to, żeby zasygnalizować pewne elementy i pokazać, jaki jest stan gry na dzisiaj, po czym chciałbym, żebyśmy sobie wymienili informacje, co wiemy na temat w ogóle przygotowania systemu funduszy europejskich w Polsce dla samorządów, w tym w szczególności liczę na głosy przedstawicieli organizacji samorządowych co do projektu ustawy. Co do projektu ustawy dotyczącego w ogóle wdrażania funduszy europejskich w Polsce. To jest poziom krajowy, ale on jakby pokazuje, w jaki sposób te fundusze mają być wdrażane. Co do pewnych rzeczy, w tym moim pierwszym punkcie w prezentacji, pewnych rzeczy nie mogę Państwu powiedzieć, bo po prostu nie wiem. Zwyczajnie nie wiem, bo nie mam dostępu do żadnych danych. To są dwa elementy, które się po drodze pojawią. Mianowicie nie wiem tak naprawdę, co jest w ostatniej wersji Krajowego Planu Odbudowy. Po prostu nie mam takiej informacji. I po drugie, nie wiem, co jest w dodatkowych pieniądzach na rozwój obszarów wiejskich. To jest dodatkowe 900 milionów i też nie wiem, w jaki sposób to ma być zaprogramowane. To są elementy, o których nie wiem. Ale być może ktoś z Państwa wie. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy sobie wymienili informacje, co wiemy, a czego nie wiemy. W związku z czym, ja rozumiem, ruszamy nasz czas mniej więcej przewidywany na to webinarium to 2 godziny. Na samym końcu jeszcze tylko poinformuję, że następne zrobimy za miesiąc i ono będzie poświęcone Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego, żeby pokazać wszystkie tam niuanse, które są w tym zawarte. Dobra, w takim razie witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy w tej chwili zarejestrowanych 174 osoby, bardzo się cieszę. Ruszamy z tą prezentacją. Przypominam Państwu hasło Fundusze Europejskie dla Samorządów i
Przypominam Państwu, że tak, plan prezentacji, dwa słowa na temat wieloletnich ram finansowych 14-20, informacje na temat funduszu odbudowy, wieloletnie ramy finansowe 21-27 i dodatkowe wsparcie dla miast, o których wiemy dzisiaj, bo one się będą pojawiały i będziemy o tym Państwa sukcesywnie informować. Zacznijmy od okresu programowania 14-20, to przypominam, że on formalnie już się skończył w sensie programowania. Obowiązuje w nim zasada N plus 3, czyli pieniądze muszą być wydane, rozliczone do końca 2023. Mamy do czynienia ze wspólnymi przepisami dla wszystkich tych funduszy w tym okresie czasu. I mamy na dzisiaj, według informacji, które ja posiadam, wskaźnik implementacji funduszy wszystkich 14-20 w Polsce, rozliczeń wszystkich, które są, około 70%. Czyli do końca roku 2023 brakuje nam jeszcze rozliczeń 30% funduszy związanych z polityką spójności. Także to jest dosyć dużo. No miejmy nadzieję, że te rozliczenia będą realizowane na czas i że zdążymy to wszystko wykonać. I jeżeli chodzi o plan na rzecz odbudowy, ja proszę zwrócić uwagę, plan na rzecz odbudowy, czyli on ma dwa elementy główne i trzeci, którego ja tutaj nie umieszczałem, ponieważ jakby nie mieści się w naszej rozmowie przynajmniej na dzisiaj. Pierwszy to fundusz odbudowy w cenach stałych roku 2018 750 miliardów euro, w cenach bieżących to już dzisiaj jest około 804-805 miliardów euro. To jest, jak przypominam, fundusz, który bazuje na zaciągniętych pożyczkach czy na obligacjach, które zostają wypuszczone przez Komisję Europejską i ten fundusz, co jest niezwykle istotne, ma inne zasady niż ramy finansowe, ale zaraz o tym jeszcze powiem. Fundusz odbudowy od teraz, od 2021 do końca 2026, a potem już nie można w ogóle wydawać pieniędzy z tego funduszu. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, też również w cenach stałych, 1,074 miliardy euro. To jest wszystko, co dotyczy budżetu europejskiego na lata 2021-2027, ponieważ często mnie pytają wszyscy, czy to się już rozpoczęło. Oczywiście tak, rozpoczęło się 1 stycznia 2021 i trwa do 2027 plus dodatkowe lata na rozliczenia, czyli zasadnicza różnica z funduszu odbudowy. Trzeci element, który no, nie miałby takiego obrazka mieszka, w którym są pieniądze, to jest powiązanie praworządności z finansami. To jest trzeci element planu na rzecz odbudowy, który wszedł w życie 1 stycznia 2021. Natomiast realizacja tej zasady warunkowości będzie wdrożona w sensie praktycznym wtedy, kiedy będzie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości po rozpatrzeniu skargi Polski i Węgier. I spodziewamy się, że ten wyrok będzie mniej więcej do końca roku i następnie będą działania Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie sprawdzała stan realizacji zasad praworządności i proponowała podjęcie proporcjonalnych działań dotyczących zawieszeń finansów, która to propozycja następnie będzie głosowana przez ministrów, którzy będą podejmować decyzję, czy jakiemuś państwu zawiesić fundusze, czy nie. Czyli to jest generalnie fundusz odbudowy plus budżet, plus wieloletnie ramy finansowe. Jeżeli popatrzymy na fundusz odbudowy, to Państwo pamiętacie najpierw ratyfikacja decyzji o nowych dochodach własnych. Na podstawie tej decyzji Komisja rozpoczęła zaciąganie kredytów na rynkach finansowych. Chciałbym podkreślić sformułowanie rozpoczęła, ponieważ nie zaciągnęła kredytu na 750. Komisja rozpoczęła zaciąganie, ponieważ zaciągnie kredyty do tej wysokości, do której będzie to zapotrzebowanie ze strony państw członkowskich. Komisja zaciąga kredyty na całą część dotacyjną, ale na część kredytową zaciągnie tylko tyle, jakie będzie miała zapotrzebowanie z państw członkowskich. Dla przykładu, Polska może
zaciągnąć kredyt w Komisji Europejskiej na poziomie 32-34 miliardy euro, na razie poprosiła o 12, czyli o 1/3. Czy Polska poprosi o następne 2/3? Nie wiemy. Podobna jest sytuacja w innych krajach. W związku z czym to sformułowanie 750 jest docelowe, a nie jest obowiązujące dla Komisji Europejskiej. Na podstawie zaciągniętych kredytów Komisja Europejska buduje fundusz odbudowy, który to fundusz odbudowy dzieli się na kilka elementów, tam idąc od dołu krajowe plany odbudowy, bazujące na rozporządzeniu w sprawie instrumentu odbudowy i odporności. Poza tym wchodzi REACT-EU, o którym zaraz dwa słowa, czyli uzupełnienie polityki spójności 14-20. Drugi filar wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów wiejskich, o czym mówiłem, nie za bardzo mam informacji, jak to będzie w Polsce realizowane, i fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji, część druga, ponieważ część pierwsza jest w budżecie wieloletnim. To jest schemat Funduszu Odbudowy. Przypominam, kończy się wydawanie pieniędzy w roku 2026. Natomiast wszystkie umowy muszą być podpisane, czyli wszystkie zobowiązania muszą być zamknięte do końca roku 2023, a każde państwo członkowskie może poprosić o całość kredytu do połowy roku 2023. Potem już nie może poprosić o zwiększenie kredytu. Na dzisiaj, jak Państwo wiecie, jeżeli chodzi o Polskę, to tak przypominam, poprosiła o 1/3. Jeżeli popatrzymy na Krajowy Plan Odbudowy, to przypominam tylko to, co już jest przeszłością. Mamy opracowany przez rząd projekt Krajowego Planu Odbudowy i tam konsultacje społeczne, jakie były, takie były, ale to był czas na ich konsultacje. Przesłanie do Komisji Europejskiej, które miało być do 30 kwietnia, polski plan, z tego co mamy informację, poszedł na początku maja. Następnie ten plan podlega ocenie przez Komisję Europejską w dialogu z parlamentem. I teraz to bardzo ważna informacja. Komisja Europejska miała zgodnie z planem 2 miesiące, ale nie na wydanie opinii. Komisja ma 2 miesiące na wydanie pozytywnej opinii. Chodzi o to, że komisja po to, żeby posłać to dalej, musi wydać opinię pozytywną, bo jeżeli nie wyda opinii pozytywnej, to tego w ogóle nie pośle dalej. Nie pośle tego do Rady Unii Europejskiej. Czyli komisja ma 2 miesiące na tą pracę, żeby doprowadzić do pozytywnej opinii. Ale jeżeli się nie uda tego zrobić, to komisja pracuje do skutku. Znaczy do skutku, czyli prowadzi wyjaśnienia z państwem członkowskim, które mają doprowadzić do zgodności Krajowego Planu Odbudowy z przepisami rozporządzenia. Na dzisiaj, jak Państwo wiecie, jesteśmy na między kropką drugą a trzecią, czyli inaczej mówiąc, między przesłaniem a oceną. Nie mamy na dzisiaj oceny Komisji Europejskiej. W związku z czym Komisja Europejska w dalszym ciągu informuje, nie wiem, czy pan Witek Naturski nam coś jeszcze do czegoś tu doda, ale informuje, że jak na dzisiaj Krajowy Plan Odbudowy nie spełnia wymogów rozporządzenia, a w szczególności, i tu biorę odpowiedzialność, ponieważ rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami Komisji Europejskiej, głównym dzisiaj wątkiem nie zaopiniowania pozytywnego jest niespełnienie wymogu wskazania semestru europejskiego z roku 2020, który mówi, że należy podjąć działania poprawiające klimat inwestycyjny, w tym niezależność sądów. W związku z czym Komisja Europejska oczekuje od rządu polskiego informacji, w jaki sposób rząd polski chce poprawić klimat inwestycyjny poprzez między innymi niezależność sądów, jakiego typu reformy ma zamiar podjąć i w jaki sposób chce pokazać etapy tych reform, które będzie można sprawdzić, tak zwane kamienie milowe. Na dzisiaj Komisja Europejska informuje, że nie doszła tutaj do wyjaśnienia tego problemu z rządem polskim i na razie jesteśmy, jak powiedziałem, między drugą a trzecią kropką, czyli nie ma pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, a dopiero potem, jak będzie pozytywna opinia Komisji Europejskiej, to zostanie to przesłane do
Rady Unii Europejskiej po to, żeby to przegłosować kwalifikowaną większością głosów. Nowością jest to, że kilku ministrów z tego ostatniego etapu, z tej ostatniej kropki zgłosiło dzisiaj swoje uwagi, że ma nadzieję, że Komisja Europejska w sposób szczególny przyjrzy się polskiemu Krajowemu Planowi Odbudowy, ponieważ jeżeli mają głosować, to potem to muszą mieć pewność, że Komisja zrealizowała dokładnie to, co powinno być zrobione. To jest nowość w całej tej sprawie. To jest kilku ministrów. Z tego, co ja wiem, to ministrowie Holandii, Finlandii, Austrii to między innymi mówią, że mają swoje zastrzeżenia przed głosowaniem. W związku z czym, podsumowując tą część, Krajowy Plan Odbudowy, jesteśmy na etapie przed udzieleniem pozytywnej opinii przez Komisję Europejską i miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej zamknięta, ponieważ data końcowa się nie zmienia. Czyli wszystko musi być wydane do końca roku 2026. W związku z czym, im później wejdziemy w ten obszar, tym mniej mamy czasu. Jeżeli teraz popatrzymy na Fundusz Odbudowy Alokacja dla Polski, to o czym powiedziałem wcześniej, tym, że już z konkretnymi liczbami, to są na dzisiaj również ceny stałe z roku 2018, czyli na Krajowy Plan Odbudowy mamy w grantach 23 miliardy euro, w pożyczkach, możliwych pożyczkach dla Polski 32 miliardy euro. To są pożyczki, które zaciągnie rząd w Komisji Europejskiej i te pożyczki spłaci budżet państwa. I przypominam, bo to z organizacjami pozarządowymi w czasie poprzednich webinariów kilka razy mówiliśmy, zaciągnięcie pożyczki przez rząd w Komisji Europejskiej nie oznacza, że mają to być pożyczki. W momencie, kiedy rząd zaciągnie pożyczkę w Komisji Europejskiej, to wtedy będzie mógł z tym zrobić, co chce, w sensie zrobić z tego albo pożyczki, albo dotacje. Mam nadzieję, że w stosunku do samorządów będą to dotacje, a nie pożyczki. Druga sprawa to React-EU, o czym za chwilkę dwa słowa. To jest około 2 miliardów euro dla Polski. I to właśnie tego React-EU dotyczy ryzyko utraty właściwych części przez 5 województw polskich ze względu na deklaracje, tak zwane w skrócie mówiąc deklaracje LGBT. Dotyczy to na dzisiaj React-EU, ale komisja nie wyklucza, że może to w przyszłości dotyczyć również innych funduszy. Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji 2 miliardy euro wewnątrz Funduszu Odbudowy plus 1,5 miliarda w budżecie, czyli razem byłoby około 3,5. Jest pytanie, czy dostaniemy całość, czy Polska zgadza się na neutralność klimatyczną. A to jest pytanie oczywiście do przedstawicieli rządu. Drugi filar wspólnej polityki rolnej, 900 milionów euro, niecały miliard, po to, żeby uzupełnić drugi filar, czyli rozwój obszarów wiejskich. W Krajowym Planie Odbudowy, przypominam Państwu, w grantach mamy 23 miliardy euro, w pożyczkach możliwe 32, a na dzisiaj propozycja rządu 12. Przypominam Państwu również te cele Krajowego Planu Odbudowy, chociaż to już wszyscy jakby wielokrotnie omawialiśmy, te 6 priorytetów, które powinien Krajowy Plan Odbudowy zawierać. To jest kwestia zarówno transformacji ekologicznej, transformacja cyfrowa, to jest te słynne 20%, spójność gospodarcza, wynajdziesz konkurencyjność przy uwzględnieniu strategii przemysłowej, strategii na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, spójność społeczna, odporność instytucjonalna, strategie polityczne na rzecz nowego pokolenia. To są te cele bardzo takie politycznie sformułowane. I w Krajowym Planie Odbudowy jest zaleceń 11 w rozporządzeniu. Ja tu tylko zwracam uwagę na te kluczowe, zgodność z zaleceniami reform w ramach semestru europejskiego. I to właśnie tutaj jest dzisiaj problem Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przypominam, to mają być zalecenia z roku 19-20 i to, o czym mówimy, jest w zaleceniach roku 20. Chciałem to od razu rozszyfrować. Zalecenia semestru europejskiego nie są przysyłane nam przez Komisję Europejską. Komisja Europejska proponuje zalecenia dla państwa członkowskiego, które następnie są akceptowane przez Radę, czyli przez rządy. Czyli rząd polski również brał udział w akceptacji tych zaleceń, które są przesłane do nas. Minimum 37% na kwestie klimatyczne i minimum 20% na działania cyfrowe.
React-EU. React-EU to, chciałem tylko przypomnieć, uzupełnienie polityki spójności 14-20. To jest zwiększenie finansowania na rzecz bieżących programów, czyli tych, które są w 14-20. To jest połączone bezpośrednio z kwestiami covidowymi. I nowy cel tematyczny, wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19. Czyli inaczej mówiąc, ten nowy cel tematyczny został dołożony do celów tematycznych na lata 14-20. React-EU może być refinansowane od lutego 2020. Jak Państwo widzicie, to jest gdzieś około blisko 1,5 miliarda dla Polski. Staraliśmy się znaleźć podział React-EU, jeżeli chodzi o procent alokacji i podział na poszczególne województwa, więc nie będę teraz tego czytał. Możecie Państwo zobaczyć, jaki jest podział alokacji, ale jest pewna różnica, jeżeli Państwo patrzycie na tą sumę na dole, ponieważ cofniemy się tego do góry, React dla Polski 1,540 mld na dole, dla samorządów, dla województw 365. To oznacza, że reszta React-EU idzie poza programami operacyjnymi i jest uzupełnieniem polityki spójności na lata 2014-2020. I nasz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest rzecz, która wzbudza ogromne kontrowersje z kilku powodów. Po pierwsze, to jest fundusz, który wymaga zgody na neutralność klimatyczną Unii Europejskiej, bo jak nie, to traci się 50%. Dla Polski jest w sumie z budżetu plus z funduszu odbudowy 3,5 miliarda plus dodatkowe jeszcze kilkaset milionów z polityki spójności. Jest pytanie, dla kogo ten fundusz? Powinien iść dla regionów, w których mamy do czynienia ze zwolnieniami, bo to jest głównie na cele społeczne, społeczno-gospodarcze. Tu chodzi o złagodzenie skutków transformacji. Czyli chodzi głównie o regiony, w których mamy do czynienia z ograniczaniem produkcji, ze zwalnianiem pracowników. Komisja Europejska proponuje, żeby skoncentrować się właśnie na takich regionach. Rząd polski proponuje 6 regionów. Komisja Europejska w dalszym ciągu prowadzi dyskusję z rządem polskim, twierdząc, że tylko zwolnienia i ograniczenia produkcji w najbliższych latach będą tylko w 3 województwach. Czyli rząd polski mówi, czy to jest Śląskie, Dolnośląskie i Wielkopolska. I rząd polski dodaje do tego jeszcze Małopolską, Lubelskie i Łódzkie. Natomiast Komisja Europejska po analizie wszystkich informacji uważa, że prawdziwe zwolnienia i ograniczenia produkcji będą tylko w 3 województwach, czyli Śląsk, Dolny Śląsk i Wielkopolska. W związku z tym, z tego co ja się orientuję na dzisiaj, być może również w czasie naszej rozmowy dowiemy się czegoś więcej, na dzisiaj wygląda na to, że ta kontrowersja między rządem polskim a Komisją Europejską trwa i jeszcze nie ma dostatecznej decyzji, w jaki sposób Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być przeznaczony. Ale proszę zwrócić uwagę na zapisy, do czego on ma służyć. Mianowicie zapewnienie wsparcia obszarom z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. To nie są kwoty, które pozwolą na zmianę produkcji energii. To nie są kwoty, które pozwolą na pełną rewitalizację, czy rekultywację, czy dekontaminację terenów. To są pieniądze, które pozwalają na uruchomienie pewnych mechanizmów, a przede wszystkim chodzi o zajęcie się społeczno-gospodarczymi elementami, takich jak chociażby zabezpieczenie dla osób zwalnianych i ich rodzin, w szczególności kobiet, które są w regionach górniczych. To jest tworzenie nowych miejsc pracy, to jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, to jest jakby zabezpieczenie od pewnych spraw społecznych poprzez wsparcie również działań gospodarczych. Jeżeli, tu proszę zwrócić uwagę na szczegółowy zakres wsparcia, ja tutaj nie będę już tego wszystkiego czytał, ale to właśnie są inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest tworzenie nowych przedsiębiorstw, inkubatorów, to jest inwestycje w cyfryzację, wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających cenowo czystą energię.
Ale to nie jest kwestia samej produkcji, bo to są za małe kwoty. To jest inwestycja w regenerację, dekontaminację, renaturalizację terenów. Ale państwo, którzy są na Śląsku, wiedzą dobrze, że gdyby się zabrać porządnie za to zagadnienie, to w ogóle cała ta kwota nie wystarczy. W związku z czym to jest kwestia uruchomienia pewnych procesów, które są absolutnie niezbędne. Ale przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji. To jest kwestia poszukiwania pracy dla osób poszukujących pracy. Włączanie tych osób i tak dalej. Zwracam na to uwagę, bo wokół tego funduszu urosło bardzo wiele legend. Do czego on ma służyć w ogóle? W jaki sposób on ma... Prawdą jest wygląda, a trzeba się wszystkim zająć. To jest nieprawda. To jest fundusz głównie przeznaczony na kwestie społeczno-gospodarcze i dlatego bardzo ważne w tym funduszu powinny odgrywać rolę samorządy, bo one są najbliżej ludzi i najbliżej tego typu zagadnień. To musi oczywiście, to wymaga planów sprawiedliwej transformacji regionalnych, ale również krajowego planu transformacji. No ale to jest trudna sprawa, bo w dalszym ciągu trwa dyskusja, czy trzy regiony, w związku z czym krajowy plan w sumie razem nie wiadomo jak ostatecznie ma wyglądać. Jeżeli chodzi o pokazanie, czego nie wspiera na pewno Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, proszę zwrócić uwagę, ani likwidacji, ani budowy elektrowni jądrowej. To jest kwestia wprowadzenia do obrotu tytoniu i tak dalej. To bardzo przypomina informację dotyczącą funduszy strukturalnych, ale również nie wspiera inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych. To jest bardzo istotne. Inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci. To warto to pamiętać, warto do tych rozporządzeń sięgnąć, żeby wiedzieć, czego się spodziewać po tym funduszu, a czego się nie spodziewać. Jeżeli chodzi o alokacje, to tu chciałem tylko właśnie przypomnieć, dla Polski plan 3,5 miliarda euro i zakładany transfer z polityki spójności, czyli z Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Społecznego 564 miliony euro. Ale ja to wszystko, co teraz mówię, zakłada, że Polska się zgodziła na pełną neutralność klimatyczną Unii Europejskiej do roku 2050, bo gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu Polska się nie zgodziła na tę neutralność, to oczywiście tę sumę trzeba podzielić na pół i wtedy jest o połowę tego mniej. Proszę zobaczyć, że ja takie rzeczy mówię krytyczne, ponieważ są różne głosy w rządzie, w związku z czym dlatego stawiam sam pytanie, ale może ktoś coś wie więcej, że już zapadły jakieś decyzje, czy gdzieś coś już jest zapisane. Ja muszę powiedzieć, że mam kłopoty, żeby to znaleźć. Polityka spójności, czyli jesteśmy na etapie budżetu, to jest kwestia naszych następnych webinariów. To jest na dzisiaj polityka spójności 14-20, kwalifikowalność wydatków i rozliczenie do końca 23. React EU, to jest, proszę pamiętać, dodanie do polityki spójności, czyli to jest dokładnie ten sam okres, w którym trzeba mieć możliwość kwalifikowalności wydatków do końca roku 2023. Polityka spójności 2021-2027. Mamy zasadę mieszaną N+3 do roku 2026, a od 2027 już N+2. Więc dlatego też to warto o tym pamiętać, bo ta zmiana jednak skraca możliwości potem rozliczenia funduszy. Wieloletnie ramy finansowe, to już tylko, żeby podać schemat. Mianowicie oczywiście wiadomo, że musi być umowa partnerstwa. Mamy skład wszystkich funduszy, które wchodzą w wieloletnie ramy finansowe, czyli to jest Fundusz Spójności, Fundusz Regionalnego, Fundusz Społeczny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Chciałem zwrócić Państwa uwagę, że w przestrzeni publicznej w debacie pojawił się nowy fundusz, który jeszcze nie wiemy, w jaki sposób będzie połączony z polityką spójności, mianowicie Fundusz Społeczny, Fundusz Klimatyczny. Społeczny Fundusz Klimatyczny ma być w ramach tak zwanego Fit for 55 i ma być łagodzeniem kosztów zmian energetycznych, czy też wynikających z walki z klimatem. To jest nowy fundusz i na dzisiaj ja tylko sygnalizuję, że on się pojawił. Nie jestem pewien, czy on będzie w jakiś sposób połączony z funduszami z polityki spójności, ale zwracam uwagę, żebyśmy to mieli na uwadze. To jest Społeczny Fundusz Klimatyczny. W związku z tym to jest bardzo istotne. Jak Państwo zauważyliście, w tym składzie tych funduszy nie ma żadnego
funduszu, może nie żadnego częściowo, jest tylko Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Fundusze te wszystkie związane z rolnictwem są oczywiście poza wieloletnimi ramami finansowymi, nie są objęte tym razem jednolitym takim programowaniem. Cele polityki, to też myślę, że na wielu szkoleniach to jest Państwu przedstawiane, w związku z czym tylko zwracam uwagę, w jaki sposób one są formułowane. To jest bardzo, bardzo istotne elementy dotyczące transformacji gospodarczej, to jest kwestia digitalizacji, to jest oczywiście problem klimatyczny, to jest, ale bardzo istotny jest filar społeczny w całej tej konstrukcji. I teraz na koniec ja sygnalizuję, o pewnych rzeczach będziemy na bieżąco się informować, ponieważ oprócz polityki spójności pojawiają się elementy w innych częściach, w innych politykach europejskich, a co za tym idzie w innych dyrekcjach, które podejmują działania, które są punktowe. Znaczy to są albo działania informacyjne, albo są to rodzaje konkursów dla miast, w których miasta mogą znaleźć się wśród beneficjentów, mogą dostawać gotówkę bądź wsparcie. To są nowe inicjatywy, które są rozwijane i one przypuszczalnie w tym okresie będą dodawane nowe i będą w jakiś sposób również wzmacniały politykę spójności. To jest o tyle problem, że od dawna mówi się w Komisji Europejskiej o tym, że tak zwany wymiar miejski powinien być w jakiś sposób skoordynowany na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast nie ma takiej koordynacji. Powiem szczerze, że to, co my jako Intergrupa Urban robimy, to próbujemy zbierać te wszystkie informacje, podobnie jak tutaj w tej chwili dzisiaj, i jakby pokazywać, w jakich dyrekcjach kto ma jakie pomysły, które potem trafiają do miast. Ale miasta nie mają takiego jednego punktu, do którego mogłyby pójść, dowiedzieć się wszystkiego, co jest możliwe dla miast. A więc tu tylko sygnalizacyjnie i z obietnicą, że będziemy to konsekwentnie rozbudowywać i pokazywać, jakie są wszystkie działania. Rzeczy, które były już do tej pory i są podtrzymywane i rozwijane, to zarówno innowacyjne działania miejskie, czyli to ma charakter konkursowy z poziomu europejskiego. Oczywiście URBAK, który w Polsce ma swoją bardzo dużą tradycję i w dalszym ciągu jest rozwijany. Horyzont Europa, nowy program ramowy badań i innowacji, który w ramach tego programu Horyzont, czyli tego programu badań naukowych, pojawia się cały szereg tak zwanych misji. Te misje to są takie działania promujące określone zachowania i jakby promujące również nie tylko w sensie informacyjnym, ale również finansowym. I jedną z tych misji jest misja związana ze 100 miast, które są klimatycznie neutralne, czyli w związku z czym do roku, więcej, które będą neutralne klimatycznie do końca roku 2030. Ta sprawa jest w tej chwili w trakcie opracowywania. My jako Intergrupa Urban będziemy robili na ten temat spotkanie z organizacjami samorządowymi europejskimi. Będziemy starali się uzyskać jak najwięcej informacji, na czym to ma polegać, jakiego typu kryteria są stosowane i w jaki sposób Komisja Europejska, tym razem oczywiście nie dyrekcja związana z polityką regionalną, ale z badaniami naukowymi. Kolejny przykład to europejska, znaczy najpierw zielona, no różne nagrody, czyli konkursy. Zielona stolica Europy, to pierwsza, europejska stolica innowacji, to drugie, europejska stolica kultury, to trzecie, europejskie nagroda dla działań w mieszkalnictwie odpowiedzialne. To w dużym stopniu dotyczy mieszkalnictwa tańszego, społecznego, socjalnego i tak dalej. I to jest nagroda nie tylko dla miast, ale dla tych, którzy zajmują się mieszkalnictwem. Jeżeli miasta prowadzą działania związane z mieszkalnictwem, to dla nich, jeżeli miasta to
że tak powiem, outsourcingują, to ta nagroda dla architektów czy dla budowniczych. Sygnalizuję to, ponieważ to będzie, jak powiedziałem, będziemy to śledzili na bieżąco i podawali wszystkie możliwe informacje stowarzyszeniom samorządowym, które także mają przecież swoje kontakty europejskie i uzyskują informacje, więc mam nadzieję, że będziemy się wzajemnie wymieniali informacjami, gdzie, w jakim momencie należy się zgłosić i spróbować gdzieś wystartować, żeby uzyskać nie tylko tytuł, ale żeby również uzyskać wsparcie finansowe. Oczywiście jest cała akcja bardzo nagłaśniana. Na razie, szczerze mówiąc, to czekamy na szczegóły. To jest cały nowy europejski Bauhaus. To także jest kwestia budowania takich przykładowych rozwiązań, które mogłyby służyć miastom. I to jest jedna z takich flagowych w tej chwili inicjatyw, która będzie rozwijana. Jak również zwracam uwagę na platformę doradztwa, które prowadzi Europejski Bank Inwestycyjny w zakresie inwestycji miejskich, tak zwany URMIS. I to też to warto z tego skorzystać, bo to daje większe możliwości potem korzystania z różnych funduszy. W związku z czym, reasumując, na dzień dzisiejszy, to starałem się powiedzieć, co my jako posłowie wiemy na dzień dzisiejszy. O niektórych rzeczach nie wiemy, natomiast bardzo będę wdzięczny, jeżeli się wymienimy informacjami. To wszystko, co powiedziałem, musi teraz być w Polsce umieszczone w określonym kontekście prawnym i wiem, że jest przygotowywana ustawa, jest projekt ustawy, który ma to wszystko objąć. W związku z czym przystępujemy do w takim razie do takich wymiany myśli z organizacjami samorządowymi. Pan Tomasz Fiołek, bo to teraz kolejność już zmieniamy, raz jeden związek, raz drugi. Pan Tomasz Fiołek, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskiej imienia Pawła Adamowicza. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. To jest niezwykle pomocne, mobilizujące i też daje nam szansę, żeby być na bieżąco. Jesteśmy na bieżąco. Przepraszam panie, ja popełniłem tylko błąd, bo mamy pana Witka Naturskiego z komisji. Nie, panie Witku, teraz, czy pan by chciał później? Panie dyrektorze, pan się nie pogniewa, jak ja trochę zmienię kolejność. Poproszę pana. Proszę bardzo, ja jestem, nie ma problemu. Ale jak już pan dyrektor zaczął mówić, to może dokończę, a ja później. Niech mówi. To niech mówi, niech pan mówi, panie dyrektorze. Niech mówi. Nie ma sprawy, ale nie będę, już mówię, cztery wątki. Pierwszy, nie w kolejności ważności, ale każdy ważny. Krajowy Plan Odbudowy i wzmacnianie odporności. Dostaliśmy tak zwaną ustawę wdrożeniową. Wczoraj był zespół Komisji Wspólnej do spraw infrastruktury, na którym było pierwsze czytanie tego projektu. I teraz od strony proceduralnej nie wyglądało to najdelikatniej mówiąc najlepiej, ponieważ dostaliśmy projekt, który nie jest jeszcze po konsultacjach międzyresortowych, tak naprawdę trafił do Komisji Wspólnej równolegle z innymi konsultacjami. Nie było pana ministra Budy, co z naszego punktu widzenia jest niezwykle istotne, bo temat jest istotny i zawsze staramy się, żeby poziom wiceministra był obecny. Nie było pana ministra Budy. W poniedziałek jest komisja wspólna rządu i samorządu. Na dziś tego, że pana ministra też możliwe, że nie będzie. Zgłaszaliśmy do tej ustawy szereg uwag, nie tylko Unia Metropolii Polskich, ale i województwa, inne organizacje samorządowe. Proces trwa. Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No i najważniejsze w tym na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Pierwsze dotyczy Krajowego Planu Odbudowy, bo ustawa wdrożeniowa oczywiście też jego dotyczy. Pierwsza sprawa, nie znamy ciągle ostatecznych zapisów tego dokumentu, mimo że pan minister Bura twierdzi, że wszystkie ustalenia już się zakończyły w lipcu. No ale nie znamy tego dokumentu, nie został opublikowany, nie można go poznać. I drugie zdanie w tym punkcie. Pan poseł wspominał kwestię pożyczka dotacja, jak i zwracał uwagę, że kraj będzie mógł, pożyczając pieniądze, przeznaczyć je na dotacje dla beneficjentów. I taka możliwość jest w ustawie przewidziana i to jest absolutnie na plus. Natomiast limit, pułap, który jest określony na poziomie 1,8 miliarda, jest absolutnie niewystarczający, ponieważ pula pożyczkowa, którą wnioskuje Polska, to dziś 50 miliardów, a możemy się ubiegać o dodatkowe 100 miliardów. Więc możliwa jest ta konwersja pożyczek na dotacje, ale w tym kontekście robi się z tego kwota wręcz symboliczna, czyli kierunek dobry, ale te kwoty absolutnie
niesatysfakcjonujące. Drugi wątek, który chciałem dotknąć z ustawą wdrożeniową, dotyczy komitetu monitorującego. Dla przypomnienia i też na tych spotkaniach był cykl roboczych spotkań ze stroną rządową, strony samorządowej, na której proponowaliśmy, jaki kształt komitet monitorujący może mieć. Nie zostało to spełnione i połowę tego komitetu monitorującego będą stanowili przedstawiciele strony rządowej. To się akurat nie zmienia, ale drugą połowę jest do podziału wedle uznania rządu dla organizacji pozarządowych, związków zawodowych i samorządu terytorialnego. No i to jest dalece niesatysfakcjonujące. Także te dwa zdania dotyczące ustawy wdrożeniowej w tle z Krajowym Planem Odbudowy. W ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystkie jesteśmy niezwykle opóźnieni w przyjmowaniu kolejnych dokumentów. Dopiero w czerwcu został przyjęty i opublikowany pakiet legislacyjny, więc my w tym momencie, który określa zasady programowania i wdrażania funduszy, i w tym momencie no, jest takie przyspieszenie. Chęć nadrobienia opóźnień powoduje to, że dokumenty, które dostajemy, są najdelikatniej mówiąc nieprzygotowane bądź nieskonsultowane. W tym punkcie trzeba przypomnieć kwestię umowy partnerstwa, która nie została przyjęta przez Radę Ministrów, a tym samym w ogóle nie ma co mówić o uzgodnieniach jej z Komisją Europejską. To z kolei wpłynie na zapisy programów operacyjnych. Ogólnopolskie są po formalnych konsultacjach społecznych, a regionalne w trakcie tych konsultacji i przez to, że się rzeczy dzieją nie po kolei, tylko równolegle, powoduje, że jest duże takie napięcie i niepewność, a prawdopodobieństwo błędów rośnie niesłychanie. Pan poseł bardzo dobrze nam i dużo przypomniał odnośnie dotyczące kwot, które są na stole, które mogą do nas trafić. Nie istotny, nie wiem, czy ja komunikat wyskoczył, jest niezwykle istotny, ale są konieczna też rozmowa na temat zasad wydatkowania tych środków i warunków, jakie trzeba będzie spełnić, w ogóle być uprawnionym, czy się zmienia dotyczące warunkowości. W obecnej perspektywie te warunki są sprawdzane w sposób ciągły, a nie tylko na początku, nie tylko na wejściu. I to jest niezwykła, znaczy bardzo duża różnica. I może nie tylko wobec miast na prawach powiatu, ale te są nam najbliższe oczywiście. Chciałem zwrócić uwagę, że mimo wspomnianych opóźnień, nie tylko na poziomie rządu, bo to jest tak samo, te opóźnienia wynikają z warunków zewnętrznych, ale polski rząd wprowadza dodatkowe wymagania, jak wspomniałem, o miastach przede wszystkim w stosunku do miast na prawach powiatu, które nie wynikają z przepisów rozporządzeń. Mam na myśli poszerzenie katalogu koniecznych dokumentów strategicznych o strategię rozwoju ponadlokalnego czy plany zrównoważonej mobilności miejskiej. I znów przygotowywanie tych dokumentów w tym momencie, gdzie równocześnie i równolegle są inne procedowane, jest niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe. I ostatnie zdanie i tego przypominania, ostatni wątek i tego przypominania tego wątku nigdy dość. Chodzi mi o wkład własny niezbędny do sfinansowania projektów. Może najzwyczajniej w świecie samorządy tego będą mieć duży problem z pokrywaniem tego wkładu własnego. Trzeba cały czas przypominać, że już od zerowego PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia przez obniżenie składki stawki opodatkowania z 18 do 17%, a teraz już nie wspominając już nawet o Polskim Ładzie, bo to jest oddzielny temat, to będzie niezwykle duży problem i też chciałem zwrócić na ten problem uwagę, czy właśnie przypomnieć, to nie jest żadna nowość, że duża część samorządów będzie potrzebować większego wkładu własnego, ponieważ są w regionach przejściowych, dolnośląskie, wielkopolskie, albo w regionie warszawskim stołecznym, który jest już lepiej rozwinięty, więc ten wkład własny będzie musiał być na dużo wyższym poziomie, a jest duży znak zapytania, jak te dochody samorządów będą wyglądały.
Więc tak, takie wątki chcieliśmy w ramach w imieniu Unii Metropolii Polskich poruszyć, zostawić tu do przemyślenia jako głos w dyskusji. Od ustawy wdrożeniowej, wczoraj ją omawialiśmy na długim posiedzeniu infrastruktury, przez te uwagi, które część mam świadomość, że powtarzam, czy powtarzamy, bo to tak sobie pozwolę już na liczbę mnogą, ale wszystkie są niestety aktualne i od siebie bezpośrednio zależne. Także w tym momencie ja bym zakończył wypowiedź. Oddam głos oczywiście panu już prowadzącemu, panu posłowi. Ja zostaję oczywiście tutaj na ofie, gdyby trzeba było coś jeszcze dopowiedzieć czy skomentować, to jestem do dyspozycji. Panie dyrektorze, jeżeli tylko może ja chciałem to dowiedzieć, bo na pewno koledzy inni jeszcze powiedzą. Ja nie za bardzo zrozumiałem, na czym polega ten 1,8 miliarda w stosunku, znaczy co to jest za liczba? To znaczy ona mówi, że czyli będzie można było co zrobić do poziomu 1,8? Jesteśmy, po kolei, jesteśmy w tak zwanej ustawie wdrożeniowej, która zawiera również przepisy dotyczące procedur wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. I w tej ustawie znajdujemy możliwość przekazania z puli pożyczkowej dla państwa w formie dotacji dla ostatecznych beneficjentów, czyli mamy zamianę, konwersję, pożyczkę na dotację. I samo jest zasada w ustawie, jest to przewidziane w ustawie, że jest to możliwe, super. Natomiast w tej ustawie jest też określony pułap, na jakim to może być ta pula pożyczkowa zamieniona dotacja, i to jest pułap 1,8 miliarda złotych, i to są informacje bazujące na projekcie ustawy wdrożeniowej. Więc sama zasada jest, natomiast jest limitowana kwotowo, tak jak wspomniałem. Czyli jeżeli rząd zaciągnie pożyczkę 12, to jest miliardów euro. Ja o złotówkach mówiłem, to żeby nie było. Ja wiem, tylko ja teraz staram się to poruszyć. 12 miliardów euro, to jest granica około 50 miliardów złotych i to jest, z tego może być na dotację może być 1,8, ale jeżeli rząd poprosi o dodatkowe jeszcze 20 miliardów euro, czyli gdzieś w granicach około 100 miliardów złotych, to w dalszym ciągu jest 1,8. Tak wychodzi nam z analizy ustawy wdrożeniowej. Okej, rozumiem. Trochę teraz złamiemy porządek. Ja bardzo przepraszam pana dyrektora, że tak to zrobiłem, a jeszcze bardziej przepraszam pana Witka Natowskiego z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Ale proszę, panie pośle, zobaczcie, jacy czujni są wszyscy prelegenci, że zmiana kolejności i wszystko gra, także nie ma problemu. To tak, to ja muszę powiedzieć, zachowanie czujności rewolucyjnej jest tutaj bardzo ważne. Pan Witold Naturski, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Bardzo proszę, co nowego Komisja Europejska może nam powiedzieć, bo ja nie chcę mówić, co wie, bo to pytanie jest politycznie niebezpieczne. Co pan nam może nowego powiedzieć? Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Państwo, ja wracam do tego poziomu ponadkrajowego, bo za chwilę już całkowicie Państwo będziecie rozmawiać pewnie na poziomie krajowym, no bo to jest najbardziej interesujące. Chciałem tylko nawiązać do słów pana posła dotyczącego tak zwanych krajów oszczędnych, ponieważ rzeczywiście jest tak, że w krajowe plany odbudowy są, i to już wszyscy wiedzą, ostatecznie akceptowane przez Radę, czyli no przez premierów, czyli jest to decyzja de facto polityczna. Kraje oszczędne zawsze przyglądają się budżetowi Unii Europejskiej. No, od kiedy ja pamiętam, pan poseł, pan marszałek pamięta jeszcze wcześniejsze czasy, już 17 lat temu, to się wtedy nazywał Klub Skąpców, teraz się nazywa Klub Krajów Oszczędnych. Zawsze podobne kraje w nim są i to jest po prostu realność polityki europejskiej. To są te kraje, które do budżetu Unii Europejskiej płacą najwięcej i muszą to jakoś wytłumaczyć swoim wyborcom. Ja tylko powiem na marginesie, że na przykład Holandia w ogóle nie złożyła jeszcze swojego krajowego planu odbudowy do Komisji Europejskiej. To jest prawdopodobnie spowodowane no, kwestią organizacji koalicji rządowej w tym kraju. I tak ten kraj i wszystkie inne kraje są bardzo zainteresowane tym, co się dzieje z pieniędzmi z budżetu Unii Europejskiej i to jest rzecz, której no, nie należy absolutnie lekceważyć i nie robi tego ani Komisja Europejska, ani Parlament Europejski, tym bardziej nie powinny tego robić kraje członkowskie. To jest taka ogólna uwaga. Druga ogólna uwaga dotyczy pewnej kumulacji, która już wyszła tutaj z naszych rozmów, ale warto na nią zwrócić uwagę, dlatego że Krajowy Plan Odbudowy, tak jak słusznie zauważył pan marszałek, musi być...
zakomitowany, jakiego słowa polskiego powinienem użyć, no, rozdzielony na, jeśli chodzi o całość pieniędzy do końca 2023 roku. Do końca 2023 roku jednocześnie obowiązuje zasada N plus 3 dotycząca starej perspektywy finansowej i do końca 2023 roku będzie już rozkręcana nowa, w pełnym, że tak powiem, pędzie nowa perspektywa finansowa. Innymi słowy, kraje członkowskie, a szczególnie kraje kohezyjne, a szczególnie największy kraj kohezyjny, jakim jest Polska, będą zmagały się, i nie boję się użyć tego słowa, będą zmagały się z napływem pieniędzy ze strony budżetu Unii Europejskiej, co nie jest i nigdy nie było dobrą informacją z tego względu, że te kumulacje prowadziły na przykład do rozchwiania rynku zamówień publicznych. Tak? Także to jest taka rzecz, z którą Polska nigdy sobie dobrze nie poradziła, bez względu na to, kto rządził po 2004 roku, bez względu na to, jak to było organizowane, a to bezpośrednio dotyka no, mieszkańców, również samorządowców, ale na przykład również dużych inwestycji publicznych. Także to jest taki, to właściwie mówię to jako uwagę, bo nie rozmawiam w tej chwili z przedstawicielami rządu, ale to jest rzecz, która no, powinna być załatwiona na przyszłość. Jak widać, dotychczas zawsze Polska ma z tym problemy. I to są dwie ogólne uwagi. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, kilka słów najpierw, później powiem o umowie partnerstwa i o polityce spójności na lata 2021-2027. Tak jak zauważył pan marszałek, Krajowy Plan Odbudowy jest cały czas w procesie negocjacji pomiędzy Komisją Europejską a rządem. Te negocjacje realnie się toczą. Toczą się spotkania grupy zadaniowej ze strony Komisji Europejskiej i przedstawicieli Ministerstwa Funduszy, czyli rządu. To są spotkania bieżące, to są spotkania częste i to są spotkania, w których mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, obu stronom zależy na tym, żeby zakończyły się sukcesem w możliwie jak najszybszym czasie. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, kiedy Krajowy Plan Odbudowy będzie przez Komisję pozytywnie zaopiniowany. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki jest tego horyzont czasowy, natomiast na pewno potrafię powiedzieć, że obu stronom na tym zależy, bo proszę zwrócić uwagę, że inaczej niż w przypadku pieniędzy stricte budżetowych unijnych, czyli tych pieniędzy na programy z polityki spójności, Krajowy Plan Odbudowy to jest finansowany pożyczkami. Pan marszałek już o tym mówił, ja tylko powiem Państwu, że te pożyczki, które zaciąga Komisja Europejska na Next Generation EU, cieszą się olbrzymim popularnością na rynkach finansowych światowych, tak zwana księga popytu, czyli kolejka tych, którzy chcą pożyczyć Komisji Europejskiej na ten cel, kilkunastokrotnie przekracza te emisje obligacji, które się już dotychczas stały, także kolejka jest duża, ale nie zmienia to faktu, że są to pieniądze pożyczone, pieniądze, których żyrantami, jeżeli można tak powiedzieć w pewnym skrócie, są wszystkie kraje członkowskie. I to mnie prowadzi do konkluzji, że to jest dodatkowy element, który powoduje, że wszystkim zależy na tym, żeby te krajowe plany odbudowy były najpierw pozytywnie zaopiniowane, a potem Coś się stało, bo nie urwało się. Nie wiem, czy Państwu także. Tak, nam również, tak. Poczekamy w takim razie na pana Naturskiego, że się ponownie włączy, bo niewątpliwie jest w ciekawym momencie. Stwierdzony przez Radę. O, tak. Panie Witku, przepraszam bardzo, bo urwał nam się wątek w pewnym momencie. Czy pan słyszy teraz? Halo? Halo? Ja słyszę, czy słychać mnie? Tak, ale teraz dobrze słychać, ale gdyby pan wrócił dwa zdania wstecz, to byłoby bardzo... Mówił pan o kredytach i o kolejce, która jest. Księdze popytu. Tak, tak. To znaczy konkluzją z tej części mojej wypowiedzi jest to, że ponieważ wszystkie kraje Unii Europejskiej są jakby żyrantami tych pożyczek czynionych przez Komisję Europejską na rzecz krajowych planów odbudowy,
No, nikt sobie w tej chwili nie wyobraża sytuacji, w której któryś z krajów ostatecznie nie uczestniczyłby, czyli nie otrzymałby tych pieniędzy, no bo to by prowadziło do jakichś dużych napięć politycznych na najwyższym poziomie, ale nie o tym mówimy, ja tylko chciałem nakreślić taką perspektywę, to znaczy, że wszystkim zależy tutaj na tym, żeby negocjacje tych krajowych planów odbudowy w przypadku wszystkich państw europejskich zakończyły się sukcesem. I to jest koniec tego wywodu, natomiast jeżeli chodzi o timing, to Państwo słyszeli tę część mojej wypowiedzi, że rozmowy cały czas trwają i potwierdzam, że Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, żeby ta rekomendacja z tak zwanych country specific recommendations, czyli z tego, o czym co wspomniał Pan Marszałek, co Komisja rekomenduje co roku właściwie każdemu krajowi, co ten kraj mógłby czy powinien zmienić w swojej legislacji czy w swoich działaniach, żeby one szły w zgodzie z tym, co Komisja uważa za ten europejski porządek prawno-organizacyjno-instytucjonalny, rzeczywiście znalazły się zapisy w tych Country Specific Recommendations już z lat 2019-20 dotyczące klimatu, wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Więc to jest ten łącznik łączący negocjacje krajowych planów odbudowy z praworządnością, a mianowicie te zapisy i wiem również, że rozmowy na ten temat się toczą, obie strony rozmawiają, nie ma tutaj żadnego nie wiem, usztywnienia stanowisk czy żadnej przerwy w rozmowach i mogę Państwu tylko tyle powiedzieć, że jestem na podstawie informacji, które mam, jestem pełen nadziei. Więcej nic nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że jestem pełen nadziei. Proszę Państwa, przechodząc krótko do kalendarza, jeżeli chodzi o politykę spójności 21-27. Jak Państwo wiecie, ta polityka spójności jest, jeżeli chodzi o jej konstrukcję, jest dosyć podobna do poprzedniej. Również mamy do czynienia z 16 programami regionalnymi, również mamy do czynienia z programami operacyjnymi na poziomie krajowym. Są to programy operacyjne praktycznie odzwierciedlające to, co było. Tam jest taka drobna różnica, że zależało nam na tym jako Komisji Europejskiej, żeby one wszystkie zaczynały się słowami fundusze europejskie. Stąd na przykład słynna nazwa Phoenix dla następcy POISIA. I stąd już nie mamy w tej chwili do czynienia, nie będziemy mieli do czynienia z RPO, tylko będziemy mieli do czynienia z funduszami europejskimi dla Śląskiego, Lubelskiego i tak dalej. To jest ważne, dlatego że te nazwy poprzednio mogły wprowadzać w błąd odbiorców i publiczność, znaczy wszystkich obywateli, dlatego że nie każdy wiedział, że POIŚ to na przykład są fundusze europejskie, a teraz to już będzie jasne w samej nazwie. Jeżeli chodzi o kalendarz, to 30 lipca Komisja Europejska otrzymała od strony polskiej taką bardziej zaawansowaną wersję dokumentu, który jest draftem umowy partnerstwa. 30 lipca, ponieważ ona już, ta wersja już zawierała wtedy efekt tychże konsultacji publicznych wspomnianych krótko przez pana marszałka. Pamiętacie państwo, bo państwo byliście spiritus movens tychże konsultacji. Komisja Europejska wie o tym, że zarówno jeżeli chodzi o umowy partnerstwa, jak i o Krajowy Plan Odbudowy, sektor trzeci, czyli Polska pozarządówka, ale również, a może szczególnie polskie samorządy, doprowadziły do tego, że te konsultacje odbyły się w znacznie szerszym stopniu niż można się było tego jeszcze wcześniej spodziewać i chcę Państwa zapewnić, że wszyscy, nie tylko Polacy, ale wszyscy w Komisji Europejskiej to dostrzegli, a wymiarem praktycznym tego są również na przykład spotkania z samorządowcami, dosłownie kilka dni temu, wczoraj czy przedwczoraj pani komisarz Ferreira, odpowiedzialna za politykę spójności, spotkała się z przedstawicielami miast polskich, z przedstawicielami dużych polskich miast, Państwo byliście współorganizatorami tego spotkania, więc tylko wspominam dla tych, którym może to umknęło. I teraz czekamy na ostateczną wersję, którą Polska będzie chciała w sposób już oficjalny złożyć tejże umowy partnerstwa. Liczymy, że stanie się to do końca października. Przypominam, że umowa, jak każda umowa, polega na tym, że muszą się na zapisy jej zgodzić obie strony. Tak? Także musi się zgodzić i strona rządowa krajowa, i strona komisyjna. To oznacza, jednocześnie toczą się negocjacje programów operacyjnych, to oznacza, że opóźnienie w tym przypadku, w przypadku obecnej perspektywy finansowej może być nieco większe niż w przypadku poprzedniej perspektywy finansowej, bo to opóźnienie, niestety, ale stało się już taką
tradycją i spodziewamy się, że programy operacyjne PO i umowa partnerstwa mogą być zatwierdzone w drugim kwartale przyszłego roku, a to z kolei pozwoli rządowi na uruchomienie i samorządom na uruchomienie konkursów i dostęp do tych nowych pieniędzy europejskich dla ostatecznych odbiorców. No i dlatego ta moja uwaga na początku, czyli o tym napływie pieniędzy, który się rozpocznie w sposób dosyć gwałtowny i zawsze stanowi pewne wyzwanie zarówno dla szczebla centralnego administracji, jak i dla państwa jako dla samorządowców. O liczbach nie będę mówił, bo byłem przygotowany, żeby powtórzyć to, co się znalazło już w prezentacji pana marszałka. Ja tylko powtórzę na koniec, że Komisja Europejska stawia bardzo duży nacisk na partnerstwo. Na partnerstwo przy tworzeniu tych dokumentów i na partnerstwo przy późniejszym wydawaniu pieniędzy, czy inwestowaniu, nie lubię słowa wydawaniu, inwestowaniu pieniędzy europejskich, na partnerstwo pomiędzy samorządami i trzecim sektorem, a rządem. Także pamiętamy o samorządach, pamiętamy o partnerstwie i to jest właśnie tyle, co mogę Państwu na dzisiaj powiedzieć, dlatego że nie wszystko wiem, ale też nie wszystko można powiedzieć w tej chwili. Jesteśmy generalnie optymistami, choć oczywiście opóźnienie jest większe niż należałoby sobie tego życzyć. Dziękuję bardzo. Panu Turskiemu z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dla Państwa z młodszego pokolenia samorządowców informuję, że skrót myślowy w postaci marszałek dotyczy mnie, ponieważ znamy się z panem Witoldem Turskim z czasów, kiedy byłem marszałkiem śląskim. To było bardzo wiele lat temu, ale bardzo dziękuję, że pan pamięta. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do kolejnej osoby. Związek Miast Polskich, pan dyrektor Andrzej Porawski. Andrzeju, bardzo proszę. Witam wszystkich. Jednocześnie przepraszam, że nie będę do końca, ponieważ mamy dzisiaj zarząd Związku Miast Polskich w Krakowie, który się niebawem zacznie. Chciałem powiedzieć, że podobnie jak dla Unii Metropolii Polskich, tak samo dla nas w tej chwili przedmiotem zainteresowania i uwagi jest ustawa wdrożeniowa, czyli ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich. Mamy projekt stanowiska, które pewnie zostanie przyjęte, być może zostanie jeszcze uzupełnione. No i zwracamy w tym stanowisku uwagę przede wszystkim na jedną rzecz, mianowicie ustawa wdrożeniowa wprowadza zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w wyniku których zalicza Krajowy Plan Odbudowy do tak zwanych planów rozwoju. I w tej chwili w projekcie ustawy rysuje sposób powstawania takiego planu rozwoju. W sytuacji, kiedy on w Polsce powstał jakiś czas temu i nie było żadnych zasad jego opracowywania, udziału różnych partnerów, zarządów województw czy organizacji społecznych i gospodarczych w jego tworzeniu. W związku z tym, w tym zakresie ten dokument, ten projekt ustawy jest tak naprawdę odzwierciedleniem czegoś, co już się wydarzyło i zawiera w związku z tym błędy. Ponieważ na przykład procedura tworzenia planu rozwoju jest załatwiona jednym zdaniem. Podczas gdy, jeśli poważnie mają być brane pod uwagę zasady konsultacji, zasady współpracy różnych podmiotów w tworzeniu takiego poważnego dokumentu, no to jedno zdanie, w którym jest napisane, że odbył się we współpracy, jest nieporozumienie. Chcę też, nawiązując do tego, co mówił mój poprzednik, powiedzieć, że te dobrze ocenione przez Unię Europejską konsultacje, które się w Polsce odbyły, zostały wymuszone przez środowiska samorządowe i pozarządowe i bynajmniej nie były planowane przez ministerstwo, bo ministerstwo planowało 3 odgórnie zorganizowane konferencje z programem odgórnie ustalonym przez ministerstwo. W związku z tym to, co się wydarzyło,
To się wydarzyło dzięki tak naprawdę przede wszystkim organizacjom pozarządowym, których głos był tutaj decydujący, ale my jako organizacje samorządowe się oczywiście do tego włączyliśmy. Jeśli więc ma być ten polski przykład przedstawiany jako wzorcowy, to owszem, ale z tym zastrzeżeniem, że były to procedury wymuszone przez stronę społeczną i że niestety nie ma ich w projekcie ustawy wdrożeniowej, ponieważ ten Krajowy Plan Odbudowy jest jako taki w ogóle w ustawie nie jest wymieniony, natomiast nazywa się on planem rozwojowym. Jest on wpisany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ma liczne wady polegające między innymi na tym, że ta procedura tworzenia tego typu dokumentu nie jest tam w ogóle opisana. Jeśli chodzi o kolejny postulat, który był postulatem strony samorządowej, a na który my zwracamy uwagę w naszym stanowisku, to był postulat, żeby przynajmniej w niektórych reformach albo inwestycjach, bo tak się ten plan odbudowy dzieli, gospodarzami były zarządy województw, a nie resorty. Tymczasem w tym projekcie ustawy jest powiedziane, że instytucją odpowiedzialną za poszczególne inwestycje jest minister kierujący działem administracji rządowej. W związku z tym my proponujemy dodać tam sformułowanie albo zarząd województwa i odpowiednio uzupełnić inny artykuł, w którym ta rola ministra jest bardziej szczegółowo opisana. To proponujemy uzupełnić to zapisem stwarzającym zarządowi województwa takie same możliwości, jak są stworzone dla ministra właściwego. Chcę przypomnieć, że w KPO pod naszym naciskiem ostatecznie zostały chyba trzy dziedziny wskazane jako takie, których gospodarzami mogą być zarządy województw. Abstrahując od tego, że trzy to jest moim zdaniem mało, ale załóżmy, że jest zgoda na te trzy, no to tam nadal instytucją odpowiedzialną ma być minister właściwy, a nie zarząd województwa. W związku z tym to jest kolejna nasza uwaga do zapisów tej ustawy w zakresie planu rozwoju, czyli czytaj inaczej KPO. Następnie mamy liczne uwagi dotyczące kompetencji Komitetu Monitorującego. Unia Metropolii sformułowała ustami dyrektora Fiołka uwagi dotyczące składu Komitetu Monitorującego. My takich uwag nie mamy, ale oczywiście też je akceptujemy. Natomiast o wiele ważniejsze są kompetencje Komitetu Monitorującego, które są malowane w tym projekcie ustawy. Nie ma na przykład żadnego wpływu Komitet Monitorujący na kryteria wyboru projektu. W związku z tym my dopisujemy zatwierdzenie kryteriów wyboru projektu w ramach realizacji planu rozwojowego i poszczególnych reform i inwestycji, o których mowa. Dalej, monitorowanie procesów wyboru przedsięwzięć, o których mowa i jeszcze zatwierdzenie kryteriów udzielania pomocy bezzwrotnej. To jest ta pomoc, która ma być dotacyjna, a nie pożyczkowa. Oczywiście też proponujemy wykreślić ten ustęp, który stwarza limit dla tej pomocy bezzwrotnej, ponieważ ten limit jest niczym nieuzasadniony. Dodajemy także, że komitet może na wniosek instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji albo reformy, a także na wniosek jednej ze stron, w tym strony społecznej, powołać zespół roboczy albo podkomitet do spraw określonych w ustępie 12 w zakresie danej reformy. Bo to wyraźnie wskazywaliśmy w procesie konsultacji, że komitet monitorujący jest GITES, tylko że jeśli on ma jednym komitetem załatwić cały Krajowy Plan Odbudowy, to nie da rady, bo musiałby obradować permanentnie. W związku z tym proponujemy, zgodnie z tym, co było wyraźnie podkreślane w procesie konsultacji, żeby komitet mógł powoływać podkomitety, zespoły robocze, wszystko jedno, jak to nazwiemy,
ale do spraw poszczególnych reform czy poszczególnych inwestycji. Również zwracamy uwagę na to, że w jednym z artykułów jest pomysł, żeby minister w swoim rozporządzeniu umieszczał wykaz inwestycji realizowanych w KPO, czyli de facto wybór projektów pozostałby fikcją. W związku z tym proponujemy zamiast sformułowania wykaz inwestycji umieścić tam sformułowanie wykaz rodzajów inwestycji. Niech oni wskażą dziedziny, w których inwestycje mają być realizowane, ale nie może być odgórnie wprowadzany wykaz inwestycji, bo on zlikwiduje de facto możliwość wyboru projektów w ramach tych inwestycji. No i wreszcie przy tym Krajowym Planie Odbudowy jest taki lakoniczny zapis, że kryteria wyboru muszą być obiektywne i tak dalej. Natomiast w przypadku umowy partnerstwa te kryteria wyboru są bardzo szczegółowo opisane i nawet przyzwoicie, trzeba powiedzieć. Jest cały rozdział, który jest poświęcony zasadom wyboru projektów i cały rozdział, który jest poświęcony procedurom odwoławczym na wypadek, gdyby ktoś się nie zgadzał z przeprowadzonym wyborem projektu. W związku z tym my proponujemy, żeby ten lakoniczny zapis, który jest przy KPO, uzupełnić takim sformułowaniem, które by odnosiły również KPO do tych rozdziałów ustawy, które mówią o zasadach wyboru i zasadach ewentualnych procedur odwoławczych. I na koniec mamy jeszcze propozycję uzupełnienia przepisów zawartych w tej ustawie w odniesieniu do zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz tak zwanych innych instrumentów terytorialnych. Mianowicie ministerstwo w projekcie wskazuje formy współpracy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz innych instrumentów terytorialnych, jakie mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu tych ZIT-ów albo IT-ów. Otóż proponujemy, żeby dodać do tych form w obu wypadkach i w przypadku ZIT-ów i w przypadku innych inwestycji terytorialnych porozumienia terytorialne, o których mowa w artykule 14 RB ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Bo wspólnie z ministerstwem, tyle że innym departamentem, żeśmy to wynegocjowali, że oprócz tych form, które są, czyli związków komunalnych albo stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, żeby możliwe było w tym z udziałem ministra czy zarządu województwa zawieranie porozumień terytorialnych w celu realizowania takich wspólnych instrumentów. W związku z tym proponujemy, żeby uzupełnić tę ustawę w odpowiednich miejscach o te porozumienia terytorialne. Tyle w imieniu Związku Miast Polskich. Bardzo dziękuję Andrzeju, bardzo dziękuję panu dyrektorowi Porawskiemu. Ja rozumiem, że składa nam się to taki obraz poważnej rozmowy na temat całego systemu wdrażania, który jest poprzez tą ustawę. Jest tam kilka rzeczywiście punktów, które wymagają wyjaśnienia albo przynajmniej dosyć radykalnych zmian. I w związku z czym ja chciałem prosić jeszcze przedstawicieli pozostałych związków o ich stanowisko w sprawie całości funduszy europejskich, a nie poszczególnych ich elementów. Pan Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich, Dział Monitoringu Prawnego i Ekspertyz. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Dzień dobry wszystkim Państwu. Dużo już padło z takich punktów, które miałem wynotowane, co też pokazuje, że mimo tego, że mówimy o trochę odrębnych sytuacjach dużych miast różnego typu, tak jak w przypadku Związku Miast i tak jak w naszym przypadku sytuacji powiatów, to jednak te argumenty, te problemy czy te najbardziej węzłowe zagadnienia się powtarzają. Niemniej z mojej strony kilka refleksji jako osoby, która bezpośrednio była zaangażowana w pracę Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej w przypadku projektu KPO i w przypadku projektu umowy partnerstwa,
teraz w przypadku projektu ustawy wdrożenia. Bo pewne rzeczy moim zdaniem się powtarzają, a w związku z tym, że się powtarzają w tych różnych elementach, no to składają się na to, o czym mówił pan europoseł, czyli na to stanowisko dotyczące całości funduszowej na ten moment. Więc pierwsza ogólna refleksja jest następująca, to znaczy i w przypadku prac nad KPO, i w przypadku nad projektem KPO, i w przypadku prac nad projektem umowy partnerstwa, a teraz nad projektem ustawy wdrożeniowej, w mojej ocenie osoby, która od lat zajmuje się pracami legislacyjnymi, w tych konkretnych przypadkach wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji do danego dokumentu wymaga bardzo dużego wysiłku, niewspółmiernego do charakteru zmiany. Innymi słowy, przeforsowanie modyfikacji, która z perspektywy strony rządowej, w mojej ocenie, na tyle, na ile to możliwe obiektywnej ocenie, jest nieistotne lub mało istotne i tak wymaga dużego zaangażowania, dużego wysiłku, spotkań, przekonywania. Moim zdaniem przez to umykają nam rzeczy ważniejsze, właśnie przez to, że musimy angażować siły i taką determinację nawet w takie najmniejsze problemy. Tak, może nie chodzi o uwagi redakcyjne, no bo tutaj nie ma problemu, ale już takie modyfikacje, które, mówiąc kolokwialnie, ministerstwo niewiele zmieniają, no to tutaj trzeba się napocić i faktycznie mocno starać. Druga kwestia to ustawa wdrożeniowa. Mimo tego, że miałem mówić o ogóle, to muszę jednak przejść na chwilę do tej ustawy wdrożeniowej, jako że dla nas, jako dla korporacji, to też jest bardzo istotne. Oprócz tych wszystkich wątpliwości, które do tej pory padły, my mamy, mam wrażenie, chyba większe, z racji też tego, że inna jest troszeczkę sytuacja samorządów powiatowych po zmianach w planowaniu strategicznym dokonanych ostatnią nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym dla nas bardzo istotna jest kwestia ZIT-ów i innych instrumentów terytorialnych, tego, co się znajduje w artykule 34-36 projektowanej ustawy wdrożeniowej. My jednak patrzymy z dużą wstrzemięźliwością na takie dosyć zamknięte podejście i wyliczenie konkretnych, ściśle wskazanych form współpracy samorządowej. Podobnie mamy duże wątpliwości co do proponowanych zmian w zakresie planowania strategicznego, bo ustawa wdrożeniowa też ma zmienić ustawę o samorządzie gminnym. Innymi słowy, mamy dokonać swego rodzaju łatania tej reformy systemu planowania społeczno-gospodarczego, której dokonaliśmy w poprzednich latach. W tym zakresie widzimy dwa problemy, to znaczy z jednej strony sam kształt tego łatania planowania społeczno-gospodarczego. Uważamy, że te przepisy, ta nowela w zakresie ustawy o samorządzie gminnym powinna brzmieć inaczej i z naszej perspektywy uwzględniać wreszcie w sposób bardziej adekwatny to, że samorząd powiatowy powinien mieć jednak szersze kompetencje w zakresie planowania swojego rozwoju, bo to zostało jednak ograniczone tą dużą nowelą. A po drugie, problem jest taki, że mieliśmy trochę czasu na dokonanie tego typu zmian. Zostawienie sobie tego na ustawę wdrożeniową powoduje, że po pierwsze mamy mało czasu z perspektywy wdrażania poszczególnych instrumentów, jak i to, że jak to zwykle bywa przy planowaniu strategicznym, każdy samorząd znajduje się na trochę innym etapie. I wiadomo, że jeżeli bierzemy się za jakiekolwiek zmiany legislacyjne wcześniej, to łatwiej jest przewidzieć pewne okresy przejściowe i łatwiej jest te sprawy wyprostować w momencie, w którym wchodzimy na szybko, w momencie, kiedy jedni mają strategię, drudzy ich nie mają, trzeci przygotowują. To w mojej ocenie może być duży problem, niemniej z naszej perspektywy ważniejsze jest to, żeby te przepisy wyprostować. Tak, to w jakim momencie się to dzieje, to jest sprawa wtórna. Raz jeszcze chcę podkreślić, że w naszej ocenie ważniejsze jest to, żeby samorządy ze sobą współpracowały przy inwestowaniu środków unijnych, a to w jakiej formie się to będzie odbywało jest też oczywiście istotne, ale nie najistotniejsze. Tak? Mam wrażenie, że mamy pewien spór ze stroną rządową, także co do hierarchii ważności tych problemów. Tak? To znaczy z naszej strony ważniejsza jest współpraca, a strona rządowa w ostatnich miesiącach bardzo mocno się koncentruje na tym, żeby to były konkretne formy, które w naszej ocenie są nie do końca adekwatne do rzeczywistości, nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. No, przykładem jest to, że my byśmy jednak chcieli
wpisania do ustawy wdrożeniowej w kontekście ZIT-ów i innych instrumentów, po prostu porozumień powiatowo-gminnych, tak, jako instrumentu elastycznego, a niekoniecznie na przykład powoływania stowarzyszeń w tym celu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, jako że przekazujemy informacje i wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby powiedzieć troszeczkę o tym backgroundzie. No, ja chciałbym powiedzieć dwa, trzy zdania o tym, jak wyglądał przebieg wczorajszego zespołu do spraw infrastruktury Komisji Wspólnej, bo tak jak mówił już pan dyrektor Fiołek, tam było takie pierwsze czytanie projektu ustawy wdrożeniowej i przebieg tego posiedzenia, można powiedzieć, nie napawał optymizmem, to znaczy tam zamiast powiedzmy godzinnej dyskusji merytorycznej odbywała się godzinna, mówiąc kolokwialnie, przepychanka co do tego, w jakim czasie Komisja Wspólna zaopiniuje projekt ustawy, tak? To znaczy nie rozmawialiśmy o konkretach, o konkretnych uwagach, na część uwag było, do części uwag stanowisko pisane ministerstwa, do części jeszcze ministerstwo to stanowisko opracowuje, natomiast zamiast dyskusji merytorycznej skupiliśmy się na tym, że stronie rządowej bardzo zależy na czasie i de facto z jednej strony mamy nieobecność ministra Budy, o której mówił pan dyrektor Fiołek i teraz na tym posiedzeniu zespołu i najprawdopodobniej na posiedzeniu Komisji Wspólnej w poniedziałek. No a z drugiej strony oczekiwanie tego, żeby strona samorządowa odniosła się do projektu w ciemno, tak? Bo pytaliśmy też stronę rządową o to jest myślę dosyć istotne, czy te konsultacje, które się w tym momencie odbywają, takie quasi uzgodnienia międzyresortowe, bo ten projekt trafił od razu na stały komitet Rady Ministrów, no czy te wszystkie działania są pozorowane, czy prawdziwe, tak? Bo jeżeli są pozorowane, to moglibyśmy przyjąć, że ten projekt się nie zmieni i on już jest ostateczny na ten moment, no to w tym zakresie usłyszeliśmy ze strony rządowej, że nie, absolutnie to nie są konsultacje pozorowane i część uwag na pewno zostanie uwzględniona, no ale co za tym idzie, projekt tej ustawy zmieni kształt. W przypadku tak ważnego projektu i tak ważnej sprawy opiniowanie tego w ciemno wydaje mi się wątpliwe, w związku z czym naprawdę należałoby się skupić na merytorycznej pracy nad ustawą, a nie na takiej godzinnej przepychance, żebyśmy może jednak, prawda, zaopiniowali, bo czas, bo szybko, bo musimy różne rzeczy pozałatwiać i pewne procesy prowadzić równolegle. Tak, to niestety nie napawa optymizmem ze względu na to, o jakiej materii mówimy, o tym, jak wiele wątpliwości się pojawia w związku z projektem tej ustawy. Podsumowując, generalnie w naszej ocenie i też taki głos już tutaj wybrzmiał, mamy do czynienia cały czas z takim permanentnym niedoczasem. Tu podzielam zdanie dyrektora Fiołka, to znaczy cały czas gonimy terminarz, a co za tym idzie, no te dokumenty, produkty, które dostajemy z jednej strony wyjściowo są średniej jakości, a z drugiej też potem jest stosunkowo mało czasu na to, żeby nadrabiać, już nie mówiąc o tym nastawieniu po stronie rządowej, o którym wspominałem, tak, to znaczy zamiast pracy merytorycznej za dużo takich przepychanek organizacyjnych i próby wymuszenia na przykład na stronie samorządowej tego, że zajęła stanowisko trochę w ciemno. Z mojej strony tyle, bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za informację, jak również za pokazanie trochę kontekstu, jak atmosfery rozmowy. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ jest to ustawa, która ma dotyczyć wszystkich funduszy. Znaczy ona, tym bardziej, że Krajowy Plan Odbudowy to jest innego typu fundusz, ponieważ, znaczy fundusze, ponieważ tam nie mamy w ogóle wkładu krajowego. W związku z tym to musi być pokazane potem w tej ustawie, że czym innym jest budowanie umowy partnerstwa z wkładem krajowym, a czym innym jest bez wkładu krajowego, już nie mówiąc o systemie pożyczkowym, który też wymaga zupełnie innego typu regulacji. W związku z tym dlatego bardzo dziękuję za tę informację i jeszcze bardzo proszę Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich. Krzysztofie, zanim zabierzesz głos, to od razu chciałem zapytać, a może ty coś wiesz o rozwoju obszarów wiejskich, tak nam na dzień dobry. Pan Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich. Bardzo proszę. Czy pan Krzysztof Iwaniuk jest z nami? Bo wiem, że był na początku. Ale widzę, że może go nie być w tej chwili, więc żeby już nie przedłużać, może nam się podłączyć później.
Pani Katarzyna Kobierska, Śląski Związek Gmin i Powiatów. No jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o związek, który ma charakter regionalny? W jaki sposób Państwo patrzycie na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o całość funduszy? Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gliwice. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawe seminarium. Muszę przyznać, że większość testów, które miałam dla Państwa dzisiaj przygotowanych, już wybrzmiało. Myślę, że one tak naprawdę nie dotyczą tylko kwestii faktycznie postrzeganych na poziomie krajowym, ale są przez nas bardzo mocno odczuwalne na poziomie regionalnym. Dla nas podstawową bolączką oczywiście jest kwestia braku uregulowania podziału odpowiedzialności, jeśli chodzi o władzę centralną i regionalną. Tutaj wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze uwagi co do tego, że zależy nam na tym, aby decyzje chociażby do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji były podejmowane jednak na poziomie regionalnym. Nasz program FST został już opracowany, czekamy na decyzję na poziomie krajowym. I naprawdę nie jest to dla nas do końca zrozumiałe, dlaczego nie można wykorzystać już funkcjonujących, dobrych, sprawnych systemów zarządzania funduszami do tego, aby właśnie element Funduszu Sprawiedliwej Transformacji włączyć chociażby do naszego regionalnego programu operacyjnego. W dalszym ciągu podtrzymujemy nasze stanowisko w tym zakresie, jest to dla nas bardzo, bardzo istotny aspekt. Jeśli chodzi o kwestie związane z poruszonymi tutaj już przez Państwa konsultacjami publicznymi, to bardzo mocno wybrzmiało, więc ja jeszcze dołożę do tego również swój głos. Te konsultacje, tak jak wskazał Pan Dyrektor Porawski, wielokrotnie były wymuszane przez nas. Niemniej jednak wszyscy dostrzegamy ich pozorność. To wybrzmiało tutaj bardzo mocno, Państwo mówili o tym w kontekście Komitetu Monitorującego, nieuwzględnienia pewnych uwag, dokumentów, które są przygotowywane w bardzo dużym pośpiechu, w sposób nie do końca skoordynowany, co implikuje rozmaitego typu błędy, niespójności pomiędzy sobą. Pracujemy nad tymi dokumentami, zgłaszamy uwagi, ale nie widzę przejrzystego sposobu uwzględniania. Stąd pozwalam sobie wysnuć taką teorię, że to są naprawdę pozorowane konsultacje społeczne, ponieważ trudno jest odczytać, w jaki sposób i w jakim zakresie te uwagi zostały przez drugą stronę uwzględnione, bądź nie, jakie były przyczyny nieprzyjmowania naszych postulatów. Fakt, że te dokumenty przyjmowane są w takim, a nie innym, jak to tutaj zostało przez wcześniejszego mojego przedmówcę zostało nazwane w taki sposób goniący bardziej terminy niż uwzględniający merytorykę, implikuje też kwestię przygotowywania czy aktualizacji innych dokumentów sektorowych dotyczących naszych strategii sektorowych, po prostu takich niezwiązanych bezpośrednio już z funduszami, ale jednak wpływających na to, gdzie te projekty są odnotowywane, tak? Ponieważ często jest tak, że aby zrealizować projekt, musimy mieć odniesienie w naszych dokumentach strategicznych, wojewódzkich czy miejskich, a one z kolei czekają na to, aż zostaną przyjęte dokumenty na poziomie rządowym. W związku z tym wiele takich naszych prac przygotowawczych ciągle, powiem to kolokwialnie, wisi, bo nie znamy kontekstu tego szerszego. Trudności też w kwestii, to już tak powiem typowo z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej potem za przygotowanie projektów, czy wdrażanie i realizację. Trudności w podejmowaniu decyzji co do tego tak naprawdę, no, każdy samorząd powinien mieć jakiś taki pipeline tych swoich dokumentów, swoich projektów, tak? Co będzie pierwsze, co jest dla nas priorytetem, ale to jest uzależnione również od tego, w jaki sposób te prace legislacyjne będą przebiegać i w jaki sposób zostaną określone priorytety i będziemy wiedzieć w końcu na jakich zasadach ostatecznie te projekty będziemy mogli składać i kiedy dojdzie w ogóle do tego, tutaj padł drugi kwartał przyszłego roku, jeśli chodzi o podpisanie umowy partnerstwa, czyli konkursy znowu przesuwają się o kolejne już miesiące. No to jest proces, co prawda tutaj padło hasło tradycji, no ale może to jest jednak niechlubna tradycja i nie należy się na nią powoływać. W każdym bądź razie terminy
i sposób opracowywania dokumentów bardzo niekorzystnie wpływają w tej chwili na sam proces przygotowywania nas jako samorządów do tej nowej perspektywy. Jeżeli chodzi o samą ustawę wdrożeniową, to tutaj już w zasadzie większość tych postulatów została wypowiedzianych. Ja bym chciała tylko dorzucić taki mały, być może drobny. Ciągle liczymy na to, że kwestia realizacji i wdrażania funduszy będzie z perspektywy na perspektywę coraz łatwiejsza. To nie zawsze się dzieje, ale kwestia jedna dotycząca powtarzających się kontroli, nieuwzględniania wyników kontroli poprzednich na etapie realizacji projektów. Myślę tutaj, powiem konkretnie, chodzi o kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Dobrze by było, aby ostatecznie w tej ustawie została uregulowana taka kwestia, która mówi o tym, że jeżeli została dokonana kontrola przez Urząd Zamówień Publicznych, aby wyniki tej kontroli w każdych kolejnych kontrolach były już uwzględniane, aby nie dochodziło do sytuacji, w których mamy zamówienie kontrolowane dwu lub trzykrotnie przez różne instytucje, i powiedzmy trzecia kontrola podważa wyniki kontroli pierwszej, więc przyjmijmy, zresztą takie uwagi przedstawiliśmy, przyjmijmy, że jednak kontrola UZP jest kontrolą zamykającą kwestię kontroli zamówień publicznych, to nam z całą pewnością znacząco ułatwi potem już realizację zadań, realizację i wdrażanie projektów. To może ja pozwolę sobie na tym szczególe zakończyć. I bardzo dziękuję. Zostaję z Państwem jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja, no apel jest trochę do czynników kontrolnych. Ja rozumiem, że wie Pani, to jest tak, pytanie jest, po co się robi kontrolę? Czy po to, żeby pokazać, jaki jest postęp pracy, czy robi się kontrolę po to, żeby kontrolować? To jest wtedy zupełnie inne podejście. Także bardzo dziękuję za informację. To Wam pokazuje bardziej jeszcze praktyczne podejście. I tutaj chciałem zwrócić się, nie wiem, czy Pan Witek Naturski chyba jest z nami jeszcze. Jest to pytanie do Pana, mianowicie, czy drugi kwartał 2022 to przewidywana data akceptacji umowy partnerstwa, czy programów operacyjnych, jak Pan myśli? Czyli czy w tej sprawie według Pana wiedzy coś takiego możemy powiedzieć w tej chwili, jeżeli chodzi o przewidywanie. Drugi kwartał 2022, nie? Czy Pan Naturski jest z nami jeszcze? Bardzo proszę. Mamy tutaj kłopot z połączeniem, rozumiem teraz. W takim razie jest jeszcze pytań. Zaraz z tyłu, tak. Chyba już nie mamy z nami Pana Naturskiego, ma inne obowiązki. W związku z tym pojawia się także pytanie dotyczące, a to pytanie do przedstawicieli organizacji tutaj samorządowych. Czy umowa partnerstwa przewiduje porozumienia terytorialne dla ZIT-ów? Ale rozumiem, o tym była mowa tutaj, prawda? Zarówno w wypowiedziach Pana Dyrektora Polskiego, jak i Pana Bartłomiera Zdela. Nie wiem, czy Panowie chcieliby coś dorzucić w tym momencie, jeżeli chodzi o relacje porozumienia terytorialne a ZIT-y. Nie wiem, czy Pan Bartłomiej Zdel chciałby tu w tym momencie dorzucić coś do tego pytania? Nie ma. Czyli to, co Pan mówił, czyli inaczej mówiąc, oczekiwanie, że porozumienia będą właśnie brane pod uwagę, żeby one były możliwością realizacji w ZIT-ach, tak? Przepraszam, że tak sobie pozwolę wejść, ale wywołany. Chodzi o szerszy katalog. Tak, bo dzisiaj ustawa do tego na chwilę zawieszenia, bo jednak jako prawnik z wykształcenia wolę mieć przepis przed oczami. I tutaj faktycznie ustawa dzisiaj w tym 34 ustępie 5 mówi o formach współpracy, to zresztą o czym mówił też Pan Dyrektor Porawski, z ustawą o samorządzie gminnym. Związek miast zwraca uwagę na to, żeby to było porozumienie z ustawy, dodatkowo porozumienie z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. My na przykład zwracamy uwagę na to, żeby było dopuszczone, bo to zawsze jest wątpliwe prawnie, po prostu porozumienie powiatowo-gminne, tak? Więc jakby to troszeczkę z innych pozycji wychodząc, ale zmierzamy w tym samym kierunku z ZMP, to znaczy
w stronę tego, żeby to było bardziej elastycznie zrobione. Tak, bo na dzisiaj w projekcie są formy współpracy z ustawą o samorządzie gminnym albo alternatywnie z ustawą o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Tak, bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedną uwagę, mianowicie ja widziałem, że cały czas była z nami pani poseł Lenartowicz. Ja rozumiem, że uwagi na temat tej ustawy, która w którymś momencie trafi do Sejmu, to że te uwagi będą brane pod uwagę, te, które dzisiaj zostały zgłaszane, żeby jakby uczuli się z prośbą ogromną do pani poseł Gabrieli Lenartowicz, jakby również przekazanie tych informacji do zainteresowanych posłów, że wokół tej ustawy toczy się tego typu poważna dyskusja środowisk samorządowych. Także to dlatego zwracam na to uwagę. Mam nadzieję, że pani poseł to przekaże do dalszych również działań. Dobrze, proszę Państwa, ktoś bardzo proszę. Oczywiście, właśnie dlatego uczestniczę w tych wszystkich seminariach i z dużą ciekawością i taką odpowiedzialnością właśnie w tym celu, że przełożę te Państwa sugestie, uwagi na teren parlamentarny, zwłaszcza, że ustawa wdrożeniowa, jeśli będzie procedowana, no to zacznie się od Sejmu oczywiście. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Gabrysiu. W takim razie pani poseł Lenartowicz jakby tutaj nas jest takim, jeżeli można użyć sformułowania, pomostem, znaczy taką prośbę, żeby to przenieść, te uwagi, ponieważ zdaje się, że system procedowania idzie po różnego typu skrótach. Tak. Ja bym powiedział niestety jak zawsze, ale jest pan Krzysztof Iwaniuk z nami, Związek Gmin Wiejskich, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich. Ja mam pytanie od razu do Krzysztofa, mianowicie od czego tam zacząłem. Czy ty może masz jakieś informacje na temat dodatkowych pieniędzy, na temat rozwoju obszarów wiejskich? To jednak jest dodatkowych 900 milionów. Oprócz tych uwag, które tutaj padły, czy jakie jest stanowisko Związku Gmin Wiejskich? Bardzo proszę, pan Krzysztof Iwaniuk. No i w razie pytanie pozostaje zawieszone. Ja rozumiem, że nie możemy się w tej chwili połączyć. Natomiast proszę zwrócić uwagę na czat. Mianowicie pan Grzegorz Potrzebowski nam przysłał z zapisów projektu umowy partnerstwa warunki realizacji ZIT-ów. I możliwe są cztery formy partnerstwa: stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie międzygminne, związek międzygminny powiatowy lub powiatowo-gminny i Związek Metropolitalny Województwa Śląskiego. Wybór formy prawnej współpracy pozostawiony jest do decyzji uczestniczących w nich jednostek samorządu terytorialnego. I jest komentarz pani Ani Rozesłaniec, że nie ma porozumienia terytorialnego. Jest tutaj porozumienie międzygminne na dobre. Także rozumiem, że to jest jakby dodanie dla nas informacji, w jaki sposób to wygląda. Proszę Państwa, w takim razie, a jest Krzysztof Iwaniuk, masz jakieś, widzę Cię, nie wiem czy, o super. Tak, przepraszam, bo mamy kłopot dzisiaj z energią. Znika nam się, pojawia i rwie to. Chciałbym, ja się oczywiście zgadzam z wszystkimi przedmówcami, którzy podkreślali, bo czynnie uczestniczyliśmy w opiniowaniu tych programów, wszelkich zresztą. Dlaczego z punktu widzenia gmin wiejskich jest to troszkę sytuacja inna, chociaż mówię, nie znamy ostatecznego kształtu KPO, ale cały czas podkreślaliśmy, że wzorem powiedzmy rozwiązań francuskich bardzo byśmy chcieli,
żeby pojawiły się rozwiązania kierowane czy dedykowane bezpośrednio obszarom wiejskim, ponieważ 2/3 naszych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich to no, ma problemy jeszcze z elementarną infrastrukturą. To ostatnie programy rządowe pokazały, jak to jest ważne, kiedy nie ma wymaganego no, udziału własnego. Podkreślaliśmy też i warto na to zwrócić uwagę, że jednak mamy trudną sytuację finansową w tym kształcie, a dopiero jeszcze nałoży się na to reforma, która dotyczy Polskiego Ładu. To może być problem dla no, ponad 900 gmin w Polsce i dlatego no, dzisiaj usłyszałem, że jakieś są pieniądze, te 900 milionów dedykowane dla obszarów wiejskich, ale to jest jakaś nowość, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Natomiast warto podkreślić, że KPO to były reformy plus pieniądze, tak, żeby się z tego jakoś wyrwać. Dla nas oprócz tej elementarnej infrastruktury podstawowej typu gospodarki wodno-ściekowej i tak dalej, bo to się ze zdrowiem wiąże wprost, a tutaj zaniedbania i Najwyższa Izba Kontroli bardzo mocno podkreślała w swoich raportach, że będzie z tym problem, to jest jakaś szansa, prawda, żeby teraz wreszcie to, co było niemożliwe przez wiele lat, może wreszcie uzupełnić, poprawić te wymogi, które są, no, wynikają wprost standardów, do których powinniśmy dążyć, bo okresy przejściowe się... Druga rzecz, planowanie przestrzenne, tam było zasygnalizowane dość mocno, dlatego trochę niezrozumiałe jest to, co się dzieje, bo te domki do 70 metrów będą w szczególności obszarów wiejskich dotyczyły, a szczególnie tych aglomeracji, które są pod dużymi miastami. To może być antyreforma, jeżeli chodzi o to, co było podkreślane wielokrotnie, że przy tych 30 latach tam się nie najbardziej udało, bo jednak planowanie przestrzenne jest jakimś tam profilerem i w zasadzie nie panujemy nad przestrzenią. Myślę, że ważnym elementem jest to, bo tutaj rozumiem, że była prośba, żeby powiedzieć o wszystkich funduszach. No martwimy się głównie, bo fundusze europejskie, te fundusze regionalne no będą wymagały wkładu własnego i to nawet tutaj Gdzie te współczynniki są największe, tak, bo 85% nadal. Koledzy do mnie zgłaszają bardzo mocno, że po co my mamy w ogóle to opiniować, skoro nie bardzo wiemy, czy będzie nas stać na ten udział własny i w ogóle tych pieniędzy aplikować, tym bardziej, że one się w pewnym sensie skumulują. No ważny to jest element, myślę, dla perspektywy, bo chcielibyśmy, żeby rozwój był bardziej zrównoważony niż dotychczas, żebyśmy nie zostawali w tyle. Chociaż mówię, ten rozwój to bardziej dotyczy jeszcze ciągle elementarnej infrastruktury no w 2/3 gmin z obszarami wiejskimi. A to jest wyzwanie spore i bardzo chcielibyśmy, mam nadzieję, że przekonaliśmy naszych partnerów z miast, z powiatów, że to jest ważny element, bo pewne działania, na przykład z powiatami, przecież robimy wspólnie. Także wyzwań jest rzeczywiście sporo. Nie bardzo wiemy, jak się to ostatecznie potoczy, bo trzeba by szczegóły. Oczywiście w przypadku naszych projektów my się solidaryzowaliśmy, jeżeli chodzi o ustawę wdrożeniową, chociaż mamy świadomość, że u nas są projekty raczej mało, a jest ich mnogość. Tutaj nasz udział, oczywiście chętnie byśmy uczestniczyli, bo najważniejsza jest transparentność, na jakich zasadach to by było, żeby nie było powtórki z refilu, który wzbudził wiele emocji wśród naszych członków czy kolegów. Dlatego też no, apelujemy, żeby nie zapominać o obszarach wiejskich i wcale zrównoważonego rozwoju nie rozumiemy tak, że w każdej gminie musi być Pałac Saski czy Pałac Kultury. Nie, ale chodzi o to, żeby no, pewne elementarne rzeczy, które powinny być już standardem w XXI wieku, w jakiejś realnej perspektywie moglibyśmy osiągać. I tu właśnie temu fundusze europejskie służą. Wiele już gmin praktycznie do tej pory, jeżeli nie było wsparcia z zewnątrz, to praktycznie ich inwestycje były bardzo symboliczne i myślę, że warto na to zwracać uwagę i podkreślać. No mówię szczególnie o tych obszarach oddalonych, daleko od metropolii, daleko od centrów turystycznych czy dużych miast. Chyba tyle, no bo nie chciałbym powtarzać tych rzeczy, które już przedmówcy powiedzieli. To są rzeczy, które nie budziły żadnych wątpliwości. Myśmy byli tutaj solidarni. Okej, super.
Bardzo dziękuję. Czyli mamy jakby komplet wszystkich stowarzyszeń samorządowych. Z ogromną prośbą, gdyby można było przekazać członkom stowarzyszeń główne myśli z naszego spotkania, bo to w tej chwili ja muszę powiedzieć z taką dużą satysfakcją, że mamy cały czas obserwujących, uczestniczących na bieżąco 220 osób. To jest bardzo dużo jak na webinarium, ale też jest prośba o przekazanie pewnych rzeczy. My będziemy mieli to nagrane, to będzie wisiało, będzie można było częściowo z tego skorzystać, czy z tych informacji. Ja tylko dodałbym tego, o czym mówił Krzysztof Iwaniuk, rzecz, którą trzeba powtarzać w sposób nieustający. Proszę pamiętać i myślę, żeby samorządy to dokładnie wiedziały. Krajowy Plan Odbudowy nie wymaga wkładu własnego. To jest jakby klucz do całej sprawy. Jeżeli nie wymaga wkładu własnego, to jest poważny argument, żeby rząd oczywiście dotacje dał samorządom i żeby z pożyczek dał więcej na dotacje, ponieważ to nie wymaga wkładu własnego. To, na tym polega różnica z umową partnerstwa. W związku z tym jest oczywiście w całej Europie obawa, że wiele samorządów czy wielu podmiotów będzie uciekało z budżetu do Krajowego Planu Odbudowy, bo tam będą lepsze warunki. Ale z drugiej strony tam są bardzo rygorystyczne warunki, bo dotyczy to reform i inwestycji. Ale myślę, że przy tego typu podejściu do samorządów i ograniczeniach ich dochodów własnych, to w tym momencie wykorzystanie Krajowego Planu Odbudowy jako dotacji moim zdaniem jest tu kluczowe, ponieważ właśnie dlatego, że ono się kieruje innymi zasadami. Ja z moich spotkań z środowiskami samorządowymi ja widzę, że nie zawsze dla środowisk samorządowych to jest jasne, że tam nie ma wkładu krajowego, nie ma wkładu własnego, nie ma wkładu własnego, w sensie nie ma tej obawy, że samorząd nie będzie miał pieniędzy na to, żeby dołożyć. To naprawdę trzeba powtarzać i to musi być argument w stosunku do rządu, jeżeli w tej ustawie będzie się określało jakiś pułap części spożyczek, która może być przeznaczona na dotacje. Moim zdaniem przy tego typu spadku dochodów dla samorządu to absolutnie duża część i nie, z tych części pożyczkowej powinna iść po prostu na dotacje, a nie żadne ograniczenia typu 1,8. Proszę Państwa, ja nie mam w tej chwili na czacie żadnych innych pytań. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby włączyć mikrofon o coś zapytać na tym etapie? Tak? Jeśli można. Dzień dobry, Kamil Przyborowski, Miasto Stołeczne Warszawa. Ja chciałem się do dwóch kwestii odnieść, panie pośle, jeśli można, bo przed chwilą pan poseł powiedział, że podstawowa różnica między Krajowym Planem Odbudowy a funduszami tymi podstawowymi jest taka, że Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Odbudowy nie wymaga wkładu własnego. Ale tak naprawdę to nie jest na 100% pewne, ponieważ on rzeczywiście nie wymaga wkładu własnego na poziomie regulacji unijnych, ale dopóki nie poznamy zasad naboru projektów w poszczególnych przedsięwzięciach, to nie dowiemy się, czy jednym z kryteriów na przykład nie będzie zasada dźwigni i to, żeby jednak wyżej oceniać projekty, w których beneficjenci ostateczni zapewnią jednak jakieś dodatkowe fundusze do tych, które dostaną. Tego na dzisiaj właściwie nie możemy na 100% powiedzieć, bo to zależy od późniejszych decyzji na poziomie tych instytucji, które będą za te kryteria wyboru przedsięwzięć odpowiadać, czyli instytucji rządowych. I to się może zdarzyć, że ten wkład własny będzie może nie wymagany, ale na przykład promowany w ramach jakichś kryteriów. I druga rzecz, do której chciałem się odnieść, bo tutaj kilkukrotnie się pojawiła kwestia porozumienia terytorialnego jako formy współpracy w ramach ZIT-u czy IT-u. Pamiętajmy, że porozumienie terytorialne, które jest zapisane w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to jest tak naprawdę forma umowy pomiędzy dwoma stronami, różnie określonymi, bo to mogą być różne strony, może to być ministerstwo z jednej strony, z drugiej jedna jednostka samorządu terytorialnego, czy grupa jednostek samorządu terytorialnego z ministrem, czy z zarządem województwa, ale to jest umowa. To jest umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, a druga strona zobowiązuje się do sfinansowania całościowego albo częściowego tego przedsięwzięcia. Więc porozumienie terytorialne jako takie
nie ma żadnej formy organizacyjnej, więc tutaj wykorzystanie tego konkretnie mechanizmu dla wdrażania ZIT-u no, nie wydaje mi się właściwe, żeby nie powiedzieć, że właściwie jest ono trudne do wyobrażenia sobie. Oczywiście to, co proponuje rząd, jest bardzo dużym zawężeniem tych form, ale nie wiem, czy akurat porozumienie terytorialne jest tym, czego powinniśmy się domagać. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Pana uwaga jest absolutnie słuszna co do części współdecydowania. Ja to wyraźnie chciałem podkreślić, z punktu widzenia przepisów europejskich, dotacje w Krajowym Planie Odbudowy oczywiście nie wymagają wkładu własnego w sensie formalnym. Także to jest jasne. Oczywiście jeżeli rząd samorządom udzieli pożyczek, to w jakimś sensie jest instrument zwrotny. W związku z czym, jeżeli to jest instrument zwrotny, to on będzie wymagał w jakimś sensie również wkładu własnego, więc to jest jasne. Dlatego ja optuję za dotacjami dla samorządu i to dotacjami, które są naprawdę dotacjami, a nie dotacjami, które w podtekście wymagają również wkładu własnego czy zapewnienia współfinansowania. Natomiast takie rzeczy, o których Pan mówi, powinny być zapisane w ustawie. Ja myślę, że jeżeli nie będą zapisane w ustawie, to nie powinno się tego wymagać, ale ja absolutnie podzielam obawę, że to może być wprowadzane jako dodatkowy element, ale wtedy będzie to promowało silniejsze gminy, a słabsze po prostu nie dadzą sobie rady. Także ja bardzo, bardzo dziękuję. Co do tego porozumienia, to tu się nie wypowiadam. Rozumiem, że koledzy z organizacji samorządowych ten argument będą brali pod uwagę, bo to jest kwestia między porozumieniem terytorialnym a porozumieniem powiatowym czy miejskim. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie czy uwagę? Jeżeli nie, to chciałem wszystkim uczestnikom bardzo podziękować. Proszę Państwa, ja rozumiem, że jeszcze raz powtórzę to samo, że celem tego spotkania jest wzajemne poinformowanie się, żebyśmy wiedzieli mniej więcej wszystko, żebyśmy wiedzieli jak najwięcej, żeby nie było tak, że jedna część środowiska samorządowego wie więcej niż druga, albo że ja wiem na przykład jako poseł trochę więcej niż państwo, bo po co ja jestem w tym parlamencie, gdybym miał nie przekazywać państwu informacji. W związku z czym ja rozumiem, że ja biorę na siebie odpowiedzialność taką, że taką płaszczyznę będę proponował. Za miesiąc spróbujemy zrobić na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego analogicznie. Ja powiem, co się kryje w przepisach europejskich w sensie nie powtórki szkoleń, tylko jakiego typu elementy są szczególnie istotne, prosząc również Komisję Europejską pana Naturskiego o komentarz, a państwa na jakim etapie są rozmowy dotyczące funduszu, gdzie są jakieś zaczepki, jakieś rzeczy, które są niejasne, gdzie można ewentualnie wpaść, zobaczymy, co będzie również wtedy z ustawą. Także bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o wykorzystanie tych naszych informacji szerzej trochę, bo to na tym to ma polegać i mam nadzieję, że następne spotkanie będzie równie ciekawe jak to i na wszystkim nam się bardzo przyda. Dla mnie to jest też bardzo ważne, ponieważ ja będę starał się też używać argumentów również w Parlamencie Europejskim wtedy, kiedy będziemy dyskutować o ocenie poszczególnych działań w poszczególnych krajach. Informacja od pana Macieja Kowalczyka, Fenohorizon. Warto przekazywać bieżące konkursy, które Komisja już ogłosiła na swoich platformach. Ja się zobowiązuję również do śledzenia tego na bieżąco. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał takie informacje, to bardzo proszę również przekazywać. Widzę, że pojawił nam się tu link, także proszę bardzo sobie to skopiować, żeby ten link był użyteczny do różnego typu konkursów. Także proszę Państwa, bądźmy w kontakcie, wymieniajmy się informacjami, wzajemnie się wspierając po to, żeby potem maksymalnie wykorzystać możliwości, które są przed nami. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Do zobaczenia za miesiąc i jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś sugestie dotyczące tego, o czym powinniśmy za miesiąc porozmawiać, to bardzo proszę o kontakt mailem biuro@janolbrecht.pl i wtedy ja tu myślę, że możemy zaraz wpisać, nie? Moich współpracowników proszę o to, żeby tu jeszcze wpisali biuro@janolbrecht.pl. Jakiekolwiek sugestie będziemy wykorzystywać w następnych spotkaniach. Życzę miłego dnia.
wytrwałości w działaniach i takiego wzajemnego wspierania się, bo czasy nie są łatwe. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.